Cześć! Nie zawsze zeskanowany model pozwoli nam uzyskać tak dobrej jakości teksturę wektorów normalnych jak w naszym przypadku, dlatego w przeciwnym przypadku można skorzystać z programu CrazyBump, który zasymuluje teksturę wektorów normalnych albo na podstawie highmapy, czyli mapy wysokości, albo na podstawie tekstury koloru, w naszym przypadku jest to base color. Skorzystam tylko z tekstury kuli, aby pokazać, jak obsługiwać ten program i jakie rezultaty daje. Tutaj wybieramy kształt, który nam bardziej odpowiada. Ja najczęściej wybieram ten po lewej stronie. I od razu poza parametrami i teksturą w kolorze niebieskim widzimy, jak prezentuje się to na kuli. Nie jest to kula z naszego małego księcia, to jest przykładowa kula. Można też wybrać przykładowego boksa, sześcian na przykład. Ale można też wczytać plik OBJ, na przykład naszego modelu, który jest w takim formacie. Tutaj akurat tekstura została przypisana tak do kuli, jak i do małego księcia. Jest to ta sama tekstura, która do postaci wiadomo, że nie pasuje. Dlatego zwróćmy uwagę tylko na kulę. Pojawił się tutaj szef. Nie będzie się pojawiał tam na naszej teksturze, która wyszła z 3D Studio Maxa, jednak tutaj czasem może się pojawić. Dlatego warto zmniejszyć Shape Recognition na 0 i może tekstura Diffuse przykryje ten defekt. Popatrzmy, jak wygląda krater, bo na jego podstawie jako referencji możemy wykonać właściwą teksturę, dopasować właściwie parametry. Jeżeli intensywność zmniejszymy na 10, widzimy, że tekstura wygląda, model wygląda prawie na płaskie, a tekstura jest prawie niewidoczna, więc ustawmy powiedzmy wartość na 50. Zmniejszę też wszystkie detale na 0, żeby zobaczyć, jak wygląda płaska, prawie płaska tekstura. Wygląda w taki sposób. Widzimy nieco krater, ale jest jakby płaski. Powiększmy największe z detali. One zostaną uwypuklone. Zobaczymy, że wypuklony zostanie mniej więcej kontur naszego krateru, bo to jest bardzo duży detal. To też zależy od wielkości naszego modelu. No ale tutaj powstał wyraźny krater. Jeżeli zwiększymy wartość przy dużych detalach, zobaczymy, że pojawiły się też inne elementy. Jeżeli skorzystamy z średnich detali, zobaczymy, że krawędź krateru przestała być gładka, jest teraz chropowata. Dodatkowo najwięcej w sumie dają małe i bardzo małe detale. Jeżeli zwiększymy wartość małych detali, to zobaczymy, że pojawi się znacznie więcej nierówności. Możemy też podobnie zwiększyć bardzo małe detale, to dodaje jeszcze więcej elementów, ale w tym przypadku lepiej nie dawać maksymalnej wartości, bo jak widać pojawiają się dziwne cienie, nie wygląda to za dobrze, dlatego lepiej zmniejszyć tą wartość na przykład 30, ewentualnie może na 10, to też będzie w miarę dobrze wyglądać. Tak wygląda nasza kula i tak wygląda tekstura wektorów normalnych, którą można zapisać jako TGA najlepiej. Tutaj po lewej wygląda tak tekstura z 3D Studio Maxa, a po prawej z CrazyBumpa, tak samo na kuli. Dodatkowo CrazyBump udostępnia inne opcje tworzenia różnych tekstur, takich jak Displacement i Occlusion, jednak ja skupię się na tworzeniu mapy Specular na podstawie mapy Diffuse. Tutaj mamy podgląd, jak wygląda, jak rozkłada się błyszczenie naszej kuli. Można to zmienić. Zacznijmy od Enhanced Detail, która wraz ze zwiększeniem uwydatni małe elementy naszej tekstury na podstawie diffuse'a, czyli różne błyszczenie w różnych miejscach kuli wystąpi. Jeżeli zmniejszymy natomiast tą wartość, no to wygładzone tak jakby będą elementy, które uwydatnialiśmy w normal mapie. Ja tutaj ustawię wartość na przykład 70. Oczywiście tutaj widać, że to, co jest czarne, nie będzie błyszczące, a to, co jest białe, będzie błyszczące. Jeżeli na przykład kontrast zmienię na 0, no to kula jednolicie błyszczy. Oczywiście to jeszcze jakoś sumuje się z normalką, ale nie ma to większego znaczenia. Jeżeli kontrast zwiększę na maksimum, no to nie wszystkie elementy będą błyszczące, co widać też na teksturze po lewej stronie. Mniej więcej przypomina to kulę ziemską, tam gdzie są morze, kula może się błyszczeć, tam gdzie są lądy, nie błyszczy się. Kontrast zmienię może na 25%. Brightness natomiast to jest siła świecenia. Dobrze to wygląda, jeżeli kamień jest mokry, jednak tutaj jest kula betonowa, która jest w miarę sucha, więc zmniejszę nie do 0, ale na przykład do 35. To jest delikatne błyszczenie, takie jak mniej więcej ma kula z betonu.
Na samym końcu mogę podobnie zapisać teksturę, tak jak zrobiłem to z normal mapą, ale tutaj zapiszę jako inny plik.